dopóki nie zostaną zlikwidowane wszelkie bariery ustawione przeciwko polskiemu rolnictwu, przeciwko polskim hodowcom, polskim rolnikom, nie wolno głosować przeciwko jakiejkolwiek ustawie, która ma poprawić sytuację polskiego rolnika, polskiego hodowcy. Zwłaszcza w kontekście tego, że rolnictwa wszystkich krajów europejskich są bardzo mocno dotowane. Rolnicy tych krajów dostają kilkakrotnie większe dotacje niż Polacy i dostają je od wielu, wielu lat. Ponadto mają dostępne nisko oprocentowane kredyty, a nawet w ogóle nieoprocentowane, a także takie zasiłki, gdzie wzięty kredyt nie musi być zwracany. I w tym kontekście głosowanie przeciwko dotacjom na każdą krowę i świnię polską jest wielkim błędem. Tym bardziej, że zostało wymordowane ogromne ilości polskich świń i trzeba jakoś ten potencjał genetyczny odbudować. Są na to potrzebne pieniądze. Rolnik to nie jest bankowiec ani makler. On się nie zna na finansach, ale on potrzebuje pieniędzy, żeby inwestować w swoje hodowle. Ja głównie tutaj myślę o rolnikach małorolnych, o rodzinnych gospodarstwach. Uważam, że powinno być jednak jakieś rozróżnienie pomiędzy wielkimi fermami przemysłowymi, gdzie hoduje się tysiące świń, a małymi gospodarstwami rolnymi, gdzie tych świń jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Uważam i wiem to, że zwierzęta w małych gospodarstwach rolnych są lepiej zadbane, lepiej dopatrzone, karmione i żywność produkowana w małych gospodarstwach jest najzdrowsza. I takie małe gospodarstwa należy dofinansować, bo to są potrzebne te dotacje, zwłaszcza w sytuacji, gdzie produkcja rolna niestety jest to działalność długoterminowa. Zanim rolnik zarobi, musi długo te zwierzęta hodować, dbać o nie. Najpierw kupić materiał zarodowy, jeżeli nie ma swojego, stworzyć odpowiednie warunki, to wszystko kosztuje. Pracować przy tym dzień w dzień, bez żadnych świąt, to nie jest łatwa praca. A pieniądze są potrzebne, dofinansowanie jest potrzebne polskiemu rolnictwu, żeby było one wydolne. Także bardzo proszę, żeby już nigdy więcej nie głosować przeciwko jakimkolwiek ustawom, które mają w jakikolwiek sposób pomóc sytuacji rolników.